Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Lies of P na moim kanale. Z tej strony rzecz jasna Demonidias i nie pomyliliście odcinka, wszystko jest w porządku. Wróciliśmy sobie na moment do centralnego kratu, a konkretnie na stację pociągową. Z tego względu, że pisaliście mi, że tutaj na samym początku gry tak naprawdę, w tym wagonie, w którym rozpoczęła się nasza przygoda Pinokia, znajduje się ukryte przejście. Podobno bardzo takie fabularne. I chciałem to zrobić na samym początku po prostu. To możemy sobie, słuchajcie, rozwalić. Rzecz jasna, Gepetto. Ulepsz broń, przerób rękojeść, zmień rękę Legionu, wytwórz rękę Legionu, zmodyfikuj rękę Legionu. Kurczę, a czemu to jest tak zaznaczone, jakby to było nowe, jakbyśmy nie mieli do tej pory dostępu do tych opcji. Być może dlatego, że z tego urządzenia jeszcze nie korzystam. Przerobienie. No, tak naprawdę to tutaj nie zamierzam nic kombinować, ale możemy sobie zerknąć. Za chwilę też będziemy wracali do bossa. Wypadałoby zawalczyć z nią, chociaż w zasadzie, jeżeli chodzi o modyfikację ręki Legionu, to moglibyśmy spróbować sobie ulepszyć to, czyli wciśnij przytrzymaj przez ramię Legionu, aby śledzić przeciwnika, pozwala na unik po trafieniu. Jeśli pociągniesz lub zaczniesz śledzić przeciwnika na drucie, a następnie wciśniesz przycisk ręki Legionu, rozpoczniesz atak łączony. To i tak nie starczy mi tych mechanizmów, to nie, bo nie wymaksuję sobie broni. List od kogoś, kto poszedł przodem. Droga marionetko Gepetta, która trafi do tego pociągu pracowni. Dziękuję ci z głębi serca. Pociąg pracowni ukryty przez Gepetta. A to dopiero. Jakże zdołałbym odnaleźć to miejsce, gdyby nie ty. Na szczęście dla Gepetta posiadam zdolność odczytywania cudzych wspomnień. W dzielnicy Malum miałem przeczucie. Myśleli, że jeśli będą śledzić ciebie, marionetkę Gepetta, to znajdą i relikwię, którą ukradł. No i przeczucie ich nie myliło. Relikwia wróciła na swoje święte miejsce. Scena jest już gotowa. Czas więc otworzyć wrota. Wiem, że to szalenie niejasne, ale niebawem wszystkiego się dowiesz. Dziękuję za twoje przewodnictwo. SM, czyli Simon Manus, którego zmierzamy nasz przywódca alchemików, czy jasna. Ale tej zawartości jakimś cudem nie zdobył lub nie chciał zdobywać, zobaczmy. Zasobnik przełamania lada. I będzie tutaj? Nie, to jest rama. Zasobnik przełamania, stopień redukcji fizycznych jedną setną wyżej. Odporność na przełamanie wyżej, odporność na zakłócenie i porażenie niższe. Porażenie nieznacznie mniej, ale myślę, że te fizyczne mi nie zrekompensują tego. No dobra, to w takim razie myślę, że możemy już to miejsce, dość upiorne, ale jakże istotne z punktu widzenia fabuły, zostawić na spokojnie. Ale to jakieś cielsko łazi. Brzmi, jakby mnie zauważyły. Mimo, że jestem tu w środku. Tak czy inaczej, ja wracam teraz do hotelu, aby podejść jeszcze do Pulcinelli i zobaczyć, jakie w zasadzie inne ostrzałki możemy zakupić. Polecaliście bardzo taką kwasową, to najczęściej była wskazywana. Była też wskazywana ostrzałka doskonałej gardy i ktoś tam jeszcze pisał o takiej, która zatruwa. Możemy zobaczyć cennik. No nie są to jakieś wyszukane ceny, na szczęście. Przebicia, ucięcia. To chyba jako cięcia, czasami jako przebicie by się kwalifikowały te ataki bossa. Zniszczenie, nieugiętość, dobra, niech będzie kwas. Zobaczymy, czy będą jakieś większe różnice. Teraz możemy sobie to na spokojnie tutaj zmodyfikować.
Okej, niech będzie. I cóż, myślę, że to będzie odpowiedni moment, aby powrócić do sali modlitwy w klasztorze Arch i spróbować swojego szczęścia z zabijaniem, czy znaczy z zabiciem Laxasi. Jeżeli nie uda mi się tego zrobić w jakimś krótkim czasie, to jeszcze mam jeden pomysł na to, co moglibyśmy zrobić, a mianowicie można by odszukać miejsca, które znaleźliśmy już jakiś czas temu na wskazówce po prostu. Mógłbym się naładować w hotelu jeszcze, żeby wejść od razu z pełnią naładowania mojej baśni. Dobra, zaraz wracam. Czemu by nie? Dobra, jestem na miejscu. W takim razie wkraczamy i zobaczmy, jak to dzisiaj będzie się prezentowało. Mówi się też, że warto odbijać jej ataki błyskawicami w tej drugiej fazie. Staram się o to. Mam nadzieję, że sprostam temu wyzwaniu. Rozumiem, że w tej pierwszej też mogę to robić. Czy tych naziemnych nie mogę odbijać? Okej. W porządku. Wow! Ej, jak to mnie nie trafiło? To znaczy, ja nie mam żadnych pretensji, nie? Po prostu wyrażam swoje zszokowanie tym faktem. Dobra, ale tarcza jej poszła. Podobno można jej, jeżeli zrobimy perfekcyjne gardy, to można ponoć rozwalić jej miecz w tej pierwszej fazie. I to skutkuje od razu przejściem do kolejnej fazy. Ot taka ciekawostka, którą poznałem od was. Dobra, myślę, że to jest dobry moment, żeby już kwas nałożyć i zobaczymy, czy to serio będzie aż tak mocarne. Co jest? Przecież ja mocnym atakiem trafiłem. Myślałem, że ją mogę teraz zaraz skrócić atakiem krytycznym. No tu jednak nie. Ale lipa. Dobra, ale no robią różnicę te obrażenia, naprawdę. No co, podejmę się teraz tego być może szalonego wyzwania odbijania tych ataków. Dobra, 1400 HP poszło. To nie jest mało. Bardzo dziękuję za tę radę. Nigdy w życiu nie wpadł na to, że można błyskawice jej tak podbijać. Ale z drugiej strony, a skoro można je blokować, to czemu by nie odbijać, nie? O kurde. Kurde. Nie udało się, ale dobra. Myślę, że dramatu nie ma. Kurde, serio dobiło mnie to? Byłem dosłownie w trakcie leczenia już. Kurde, no już się animacja miała skończyć, nie? Już miałem dostać ten zastrzyk zdrowia. Ale okej, nie ma co rozpaczać. Tylko myślę, że damy radę i chyba zostawię sobie ten kwas na drugą fazę. Spróbuję na samym początku z tego skorzystać. Już idę bez tej baśni, a niech stracę. No kurde, dobry początek, nie ma co.
O Jezu. Zrąbałem to. Idę tak po całości. Okej. Mogłem zaryzykować. Ale aż tak to już nie chciałem, bo wiązałoby się to oczywiście ze zgonem. Dobra, czyli blok niech będzie. To naprawdę dużo. Ej, co jest? Trzy razy tego się nie widzieliśmy. Ja cię kręcę, myślałem, że dwa to jest max. No bez jaj, nie? Dobra, tarcza poszła. Dobra. Teraz będzie krytyk. Pięknie. Spodreperować na chwilę broń. No to za chwilę i tak się oczywiście rozwali znowuż. I do boku. Bardzo ładnie. Okej, okay. Czyli jednak kontynuuje swoją szarżę. Dobra, to już będzie po niej. Powinno być przynajmniej. O, żeż ty! Dlaczego ona zawsze musi coś takiego odwalić na sam koniec, nie? O, żeż. Kurde, i mi zabrała atak baśniowy. Rozładowała mnie. Ach! Zapomniałem, że to robisz. Co jest? Hej, nie widziałem, że tam możesz sobie wejść tak po prostu. Dobra, nie potrzebuję z tych strzałów, próbuję korzystać. To jest za wolne. Dobra, błyskawice to nie był najbardziej błyskotliwy plan na walkę z nią. No nie, no takie cięcie! Kurde! Gdyby jakimś cudem udało się jeszcze naładować moje leczenie, no to myślę, że poskładałbym ją tutaj. Ale jeszcze trochę brakuje. Zdecydowanie najbardziej wymagający boss w całej grze. Nawet mocniejsza jest niż potwór z Bagien. Z którym, nie wiem, no ja miałem największe problemy po prostu. W sumie, żeby sobie nie utrudniać, serio, idę naładować baśni i zaraz wracam. A jeszcze też pisaliście o płytach. Wydawało mi się, że przesłuchałem totalnie wszystko, ale mogło tak nie być. W związku z czym po prostu puszczę sobie te utwory. To nie jest w żaden sposób zaznaczone, czego nie słuchaliśmy, albo co być może słyszeliśmy.
I jeszcze korzystając z tego, że ta muzyka tutaj leci sobie w tle, to podejdziemy do miejsca, w którym kiedyś była Lidoro, a teraz ma znajdować się Hugo, czyli jego właśnie naśladowca. Porozmawiajmy i zobaczmy, co nam powie tutaj. Hey, I didn't think we'd meet again. I've just come back from the relic of Trismegistus, and I had no idea it was connected to the hotel. I should add that to my map. It was grim work out there. I found the real Alidoro. He's dead. Probably died heroically, seeking one last score. Tak, prawdopodobnie tak. I buried his body and collected his belongings. It's a tragedy. He was a real professional and an inspiration to the next generation. I'm planning to continue his legacy. And like I said, I'm an explorer, not a fighter, so you would know. Is this weapon any good? If you're worthy, I'll give you Alidoro's weapon. Okej. Okay. Możemy kupić sprężynowy miecz siedmiozwojowy, o którym dowiemy się, że jest to drogocenny sprężynowy miecz siedmiozwojowy, który przechowywano w wieży pracowni. Nawet Geppetto nie był w stanie odtworzyć tego arcydzieła. 7 na 7 ostrzach. Tekst wyryty na relikwii ze wschodu zainspirował techników z pracowni do wykonania arcydzieła dla nowego pokolenia. I to możemy zdobyć za kryształ Ergo Tambur Majora, Ergo Championa, no, czyli generalnie to, co Alidoro oferuje. I want to give Alidoro's belongings to someone who knows their worth. It's what he would have wanted. No dobra. Nie bardzo rozumiem, co takiego musiałbym tutaj w tym momencie zrobić, żeby dowieść swojej wartości, ale można się tylko spodziewać, że chodzi o wybicie jeszcze być może, nie wiem, alchemików czy coś. No i cóż, moi drodzy, tak naprawdę to by było na tyle. Jeżeli dowiemy się, że poczujemy ciepło po raz kolejny, że uda nam się jakoś awansować. It feels like a portion of my memory has been cut away from me. To on to pokaże. It hurts so much. It's not like a real wound, but still strange. It hurts. Okej, ona się powtarza. Także nie przedłużam i widzimy się za moment. Dlaczego to robię? Dlatego, że jeżeli uda nam się poczuć ciepło, czy usłyszeć w zasadzie bicie serca, to wówczas moglibyśmy tutaj podejść do tego obrazu i wejść w interakcję. Na razie nie możemy go jeszcze użyć, aczkolwiek nos wyrósł już do niebotycznych wręcz rozmiarów. Także dajcie mi chwilkę i zaraz wracamy oczywiście do bossa. To albo Far East Princess. To mogą być kawałki, których jeszcze nie słuchaliśmy, ponieważ te są już zaliczone jakby i nic się nie działo. Także zaraz to ogarniemy. Okej, czyli dobrze mi się wydawało, że płyta, której nie odsłuchałem, była właśnie zaznaczona w opakowaniu po prostu. Nie było widocznej tej płytki. No i teraz już po przesłuchaniu powinienem móc, według tych informacji z komentarzy, podejść po prostu na górę i wejść już w interakcję z obrazem, ponieważ miało to wpłynąć na moją postać. Nie widziałem komunikatu, ale może coś takiego się faktycznie już wydarzyło, skoro o tym też wspominaliście. Zobaczmy. Nie mogę tego nadal użyć. Poczekam jeszcze raz do końca tej piosenki, ale już raz ją przesłuchałem. Może coś się zadzieje jeszcze. Zobaczymy. No słuchajcie, przesłuchałem do końca, nic się totalnie nie zmieniło, w związku z czym chyba jeszcze jakiejś płyty brakuje, ale sprawdziłem to, czym mówiliście, także bardzo dziękuję i cóż, lecimy na bossa w takim wypadku. No i dobrze, jesteśmy już na miejscu, ustawiłem sobie jeszcze ścierniwo kwasowe, takie nie regenerujące się, aby po prostu mieć to zawsze w pogotowiu i myślę, że zrobimy tak, że w pierwszej fazie skorzystam sobie z tego, a z tych jednorazowych w drugiej. To nie był najlepszy finał ze strony bossa. O, już tarcza poszła, to rozumiem. To mi się podoba. No, pełne ryzyko, nie? W tym podejściu.
Czasem tak trzeba. Dobra. Będzie po niej. Skończmy to. O kurde. Byłaby lipa, gdybym jej nie trafił. Problem jest tylko taki, że ja nie widzę za bardzo tego, jak te pociski na mnie lecą w tej fazie. Bo moja broń mi to zasłania. Odbiłem! Pięknie! W końcu! Dobra. Chyba przesłuchanie muzyki zwiększyło skilla jakoś. Chwilowo. Znowu mi się zachciało tego. Nie, nie mogę z tego. Z tej ręki Legionu korzystać, bo zawsze jak tylko próbuję strzelać, to ja obrywam. A nie działa to odwrotnie. I co? Nie będzie wytrącona z równowagi, ale oszustwo znowuż. A teraz będzie. Zdążyłem. Pięknie. Ale to na niej praktycznie żadnego wrażenia nie robi. To jest tak przerąbany boss, że na sobie stoi jak gdyby nigdy nic. Wierzę! Najlepsze podejście! Jeszcze dwie ampułki miałem i nie skorzystałem z tego. Zmarnowałem to. Nie dała mi się po prostu wyleczyć. Ja cię kręcę, no kurde! No nie może to tak wyglądać, naprawdę. To powinno się udać. To słabiutkie jest tak swoją drogą. Coś nieprawdopodobnego. Dobra, doładuję się i wchodzimy. Witamy ponownie. Laxasio i... O Jezu. Za długo. No i ma potarcze. Doigrała się. Ten atak z szarżą elektryczną wydaje mi się, że jest strasznie słaby w ogóle. Na początku tego totalnie nie ogarniałem, ale tak jak chwilkę chociaż powalczyłem, nawet nie mówię, że kilkanaście podejść, to mam takie wrażenie i nie mogę się go pozbyć, że to jest jej najsłabszy punkt, ten atak właśnie. O kurde. Dobra, mamy ją. I czy ja potrzebuję leczenia? No dobra, zaryzykuję. Zaryzykuję, że zmarnuję, wyleczę się. Kurczę, no! Tym razem nie było tak dobrze, jak ostatnio. O kurde. Czyli to wracać jeszcze może do mnie. No to się czegoś nowego dowiedziałem teraz.
Nie no, wydaje mi się, że gdyby ona miała tarczę w drugiej fazie, to ja bym miał tutaj dwa razy trudniej, nie? O kurde. No dobra, po prostu zwykły błąd. Nie zgrałem się z odbiciem. Normalna sprawa, jak na podejście. Nie wiem, czy przypadkiem już nie jesteśmy trochę na takim etapie, że powinienem wycinać nawet te pierwsze podejścia do niej, w sensie tą pierwszą fazę, bo no nie sprawia mi to jakichś ogromnych trudności już. Jak widzicie, jak nie zostanie mi z 7 fiolek, to już jest słabe podejście. No ale dobra, zobaczymy jeszcze w tym odcinku. I tak na szczęście w tym odcinku porobiliśmy inne rzeczy niż tylko walkę z nią, także na pewno było już ciekawie, ale postaram się ubić dzisiaj. Dobra, zobaczymy. Wykorzystanie na 100%. No i po tarczy. Ładowany atak jednak robi swoje. No i... A muszę pamiętać, że nie mam aż tak szybkiej broni. Ale szczerze, jak ktoś z was umie bardzo dobrze odbijać, to polecam wam na pewno bardziej nastawić się na to, żeby mieć perfekcyjne gardy i rozwalać jej broń po prostu w pierwszej fazie, bo to by wam niesamowicie zaprocentowało. Byście mogli sobie bardzo skrócić po prostu tę pierwszą część tego całego starcia z Laxasią. I myślę, że po prostu byłoby to z ogromną wręcz korzyścią dla was, gdybyście mogli sobie tę pierwszą fazę pominąć. O, resztę. No to już się udało, muszę przyznać. Cholera jasna. Aha, czy jak trafi to raz, a tak to może dwa razy nawet. Kupienie hurtowe tych ampułek było naprawdę najlepszym wyborem na świecie. To wiecie, oczywiście przypadkowe, ale no, procentuję to, bo cały czas sobie z nich mogę korzystać. Na takim bossie jak ta, jak na potworze z bagien, to się bardzo przydawało, żeby... Kurde, oczyszczaj status postaci. Jasny gwint, gdybym to odbił, nie? To jeszcze byśmy walczyli, miałem, nie wiem, ile, dwie apteczki? Może trzy nawet, tam jedną musiałem za chwilę zaaplikować. Dobra, zróbmy to wreszcie. Naprawdę przydałoby się. Oj. Bardzo złe rozpoczęcie. W sumie chyba lepiej mieczem walczyć w pierwszej fazie, bo łatwiej jest rozwalić tarczę. Natomiast w drugiej... O, przecież też tutaj ładnie idzie. Natomiast w drugiej, no, miecz już jest za wolny. I za mały zasięg mam na nim. Kurde, odbijałem to! No to mnie rozwala. A, już nie mam. Cholera. To jest bardzo zła pierwsza faza, więc to może być bardzo dobre podejście do bossa.
Ale zobaczcie, jak szybko przeszedłem do porządku dziennego, że kończąc pierwszą fazę, kiedy mi zostaje te 6-7 buteleczek, to ja mówię, że to jest całe podejście, nie? Dobra. Kurde. Jasna cholera. Nie trafiłem w większości, ale źle nie wyszło i tak. To jest jej seria przed obaleniem, nie? Tak jest. To już miałem okazję zaobserwować. Myślałem, że jest to nieprawdopodobnie wręcz niesprawiedliwe, ale tak ona po prostu funkcjonuje. Nie! Bez takich numerów, proszę! Nie! Jezu, czyżby, czy będzie trzecia faza? Co za emocje! Mamy to! Byt kompletny! Zawilaksację kompletną! Mam osiągnięcie! Ja pierdziele! Jest! Chyba happy end. Zawiodłaś Sir Simona Manusa. Aj, ręka Boga! No, zobaczymy. Gdzie ona jest, w ogóle zniknęła. Wyeliminowano. Ergo smutnego zelotem. Mamy też Stargazer, możemy go oczywiście naprawić. 17 tysięcy, słuchajcie, uzbierane. Naprawdę niezła sumka. Zobaczmy sobie jeszcze opis tego Ergo. 15 tysięcy możemy pozyskać, jeżeli się nie zdecyduje na użycie tego. O, tutaj tysiaka. Ergo pozyskane od relaksacji kompletnie emanuje olbrzymią mocą. Tak rzadkie ergo może zainteresować łowcę skarbów. Alchemiczka Adriana została ochrzczona eliksirem i stała się pierwszą kompletną istotą w historii. Wszystko było w niej doskonałe, poza faktem, że jej uczucia do pewnej osoby nie dały się nigdy wymazać. Znaczy do Sir Manusa oczywiście, no. Do Simona. To jest oczywiste. I mamy teraz do rozmowy, mamy do porozmawiania aż z dwiema osobami. Chciałem jeszcze do Hugo podejść, także chwila nam tutaj jeszcze zejdzie na samych NPC-ów, jak widać. Bo no, chcę wiedzieć, co można z niej wytworzyć. Czy być może warto jakiś amulet, może broń. Chociaż broń raczej wątpię, szczerze, na tym etapie gry myślę, że już pozostanę wierny temu, co mam. Sprawdza się to wyśmienicie. Również i mój miecz. Służąc do eliminacji bossów, jak widać, jest genialne. I co się tutaj pojawiło? Ergo smutnego zeloty. Broń na motorykę i na technikę. Oko Uroborosa, słuchajcie, mamy. Księżycowy miecz, który spoczywał w klasztorze Arch. Powiadają, że broń ta została wykuta przez legendarnego alchemika. Philippus Paracelsus był legendą nawet pośród alchemików. Księżycowy miecz, który wykonał, używając znaku Uroborosa, symbolizował kompletność. No to nieźle, nawet księżycowy miecz, czy miecz blasku księżyca mamy. A jeżeli chodzi o inne rzeczy do wyboru, to mamy amulet niezdobytej twierdzy. Po udanej gardzie wytrzymałość broni nie spada.
Amulet, w który można wyposażyć marionetkę, w symbol da się wtłoczyć przydatne informacje i wspomnienia mogące wydobyć szczególne moce. Pragnęła zostać mieczem Simona i jego niezniszczalną tarczą. Gdy w końcu stała się kompletna jako Alaksesja, bez wahania postanowiła zostać wojowniczką żelaznego pancerza. Wiecie co? Wezmę sobie oko Uroborosa. Albo inaczej. Wezmę oko Uroborosa, tak się do tego skłaniam, żeby wam po prostu zaprezentować, jak będzie wyglądał ten miecz. Natomiast nie będę tego na razie robił, bo być może z jej erga będę mógł coś wykonać, jakiegoś questa, czy do kogoś pójść i tak dalej. Także zdam się na wasze komentarze, bo się okazuje, że już raz sobie coś zablokowałem, korzystając z erga. Myślałem, że to normalnie działa, że albo to konsumujemy, albo coś sobie z tego wytwarzamy. Się okazuje, że czasami to ergo może być potrzebne do questów i można sobie różne dziwne rzeczy poblokować. Także pytanko do was otwarte, będę bardzo wdzięczny za info, czy warto sobie ten miecz robić, czy lepiej w ogóle może zużyć te 15 tysięcy. I must announce. O nie! Lady Antonia has passed away. As she entered immortality, she seemed at peace. Her face was calm and she wasn't in pain. It is all thanks to you. Without your most difficult of choices, she would never have found such peace. Czyli jednak się nie udało. I am bereft of emotion, my life, or what passes for it, has lost meaning. It feels like pain has swallowed me whole. Thus I plan to erase my heart and become an ordinary puppet. This will be my last conversation with you as Polandina. Despite how it ended, I thank you for the kindness, bravery and beautiful moments you showed me. Kurde, ale to jest mieszanka emocji. Cieszymy się po pokonaniu bossa, wracamy i właśnie otrzymałem osiągnięcie historii eleganckiej damy, poznałem ostatnią z historii Antonii. I wracamy radośni z walki z bossem i dostajemy taki cios na twarz, nie? Masakra. Nie możemy już o to zapytać. O jeny, czym coś tutaj jeszcze chciał sobie wytworzyć, coś zakupić? Może takie dwa sierniwa kwasu nie byłyby złym pomysłem. Nie pamiętam te ampułki czyszczenia tych butów, naprawdę po raz kolejny hurtowej ilości. Ja już niejednokrotnie mnóstwo kasy tutaj, mnóstwo erga wydałem, można było polewelować, ale nie będą te itemy. I chodźmy do miejsca, w którym pani Antonia powinna się znajdować. Szczerze, myślałem, że już to lekarstwo zadziałało. Właśnie, moglibyśmy jeszcze pójść do tego alchemika, stwórcy tego lekarstwa. Jest to tylko jej. Jest to tylko krzesło. Pachnący wiśniami list i Memory of Beach. Okej. Okay. Pachnący liściami list. Do cudownego dżentelmena, który przypomniał mi bezcenne chwile. Moment, w której cię spotkałem, był niczym blask światła. Bez względu na to, czy to ty jesteś tym chłopcem, uważam cię za ciepłe, dobroduszne dziecko. Dziękuję za zwrócenie mi radości w ostatnich mych chwilach. Do młodego dżentelmena, który przypomina Karla. Antonia Sarasini. Sarasini. Okej. Okay. Czyli Karl. I Memory of Beach, na zawsze zachowam wspomnienia, które dzieliliśmy na letniej plaży. Rzućmy nasze zmartwienia w głębinę niebieskiego morza. Czy masz przeszłość, do której warto wracać? Memory of Beach pokieruje się ku twoim wspomnieniom chłodnego oceanu. Ojene, coś mi się wydaje, że po tym staniemy się faktycznie chłopcem. Karlem, być może. Chodźmy wrzucić płytę i podejdę jeszcze do tego alchemika. Nie wiem, czy wszystkie można zdobyć tak na jednym przejściu gry. Czy to na, nie wiem, nowej grze plus, czy jakieś inne questy tutaj były do porobienia. Zobaczmy, czy tutaj coś mi jeszcze sugerują, żebym zrobił w fotelu krat? Nie. Ale ja tak sam sobie zasugeruję, że jeszcze pójdziemy do tego alchemika, zobaczymy, czy coś się podzieje. Faktycznie taka bardzo FromSoftowa, powiedziałbym, atmosfera teraz zapanowała. Tylko zniszczenie naszej bazy wypadowej, naszego bezpiecznego lokum, utraty, ale i właśnie utraty NPC, na którym, no, jakoś tak, którzy nie byli nam obojętni, powiedzmy sobie. To jest typowa
zagrywka po prostu. Tak czasem bywa, że ten lek, który ma już pomóc komuś, sprawia wrażenie, że wszystko się idzie w dobrą stronę, że osoba chora, tak jak na przykład Antonia, się czuje dobrze, lepiej, a potem się okazuje, że to są jakby ostatnie jej chwile i tak było niestety w tej sytuacji. Dukatowy owoc, także nigdy do końca nie wiadomo, jak to będzie. I mamy tutaj... Stalker, please. Nie możemy w ogóle porozmawiać o tym. Niestety. Szkoda, mógł być taki smaczek, żeby też jakoś zareagował na śmierć osoby, której lek przygotował, nie? Moim zdaniem to miałoby wiele sensu nawet, żeby to tak rozegrali twórcy. No nic, moi drodzy, ja myślę, że sprawdzę sobie tylko, czy ten utwór nie spowoduje tego, że stanę się nagle człowiekiem. Idę do gabinetu Geppetta, w którym postoję i posłucham tej muzyki do końca, a z wami słyszę się lada moment. Mam nadzieję, że uda się zmienić w chłopca i wejść w interakcję z tym obrazem jakoś. Jestem szalenie ciekaw tego, co tu się wydarzy. No dobrze, kończy się utwór, a w zasadzie już się skończył. I uwaga, twoje serce mocno bije. Tego właśnie chyba komunikatu oczekiwaliśmy. W tym momencie chyba faktycznie nawet staliśmy się w końcu człowiekiem, można powiedzieć. Czy mrugamy? Nie widzę tego. Mrugamy! Nie możesz teraz tego użyć, okej. Okay. Może muszę lokację przeładować. Spróbuję tutaj podejść jeszcze raz. Może wtedy coś się wydarzy. No i to będzie już zdecydowanie ostatnia rzecz, jaką sobie dzisiaj sprawdzimy. Uwaga. Nie możesz teraz tego użyć. Także pewnie wskoczyliśmy na ten ostatni jakby poziom rozwoju i progresu z marionetki do człowieka. No słychać, jak skaczemy. Choć to już chyba było. Co jakiś czas się tak zdarzało, że słyszeliśmy głos naszego bohatera. Natomiast wydaje mi się, że po prostu będzie to teraz tak, że musimy jeszcze dwie czy trzy płyty lub dwa czy trzy jakieś zadania wykonać, jakieś aktywności, aby wskoczyć już jakby na ten maksymalny poziom człowieczeństwa i wówczas dopiero będziemy w stanie tutaj coś zdziałać przy tym obrazie. Tymczasem, moi drodzy, to by było na tyle w tym dłuższym odcinku z Lies of P. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę. To była naprawdę trudna, bardzo wymagająca walka z najtrudniejszym, najsilniejszym bossem, jakiego do tej pory miałem w Lies of P. Zdecydowanie. Dajcie znać, jak wam się podobało w komentarzach i subskrybujcie, aby być na bieżąco. Widzimy się jutro. Do usłyszenia. Do zobaczenia z tym razem. Trzymajcie się. Cześć. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.